Witam Państwa serdecznie. Za chwilę największe wydarzenie 22. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Ryszard Wójcik, arbiter, rozpocznie mecz Witew Łódź Legia Warszawa. Będzie to 48. spotkanie tych zespołów. Bilans jest niemal równy. Po 16 wygranych mają oba zespoły, 15 remisów. W bramkach troszeczkę lepsza Legia, 63-49. Stawka meczu wysoka. Jeżeli UEFA utrzyma, wszystko na to wskazuje, karę dla drużyny, która zdobędzie tytuł mistrza Polski, a będzie to raczej wszystko także na to wskazuje Wisła Kraków, to być może, nie ma jeszcze decyzji, być może, że szanse gry... Padła nam na chwilę sieć, przepraszamy Państwa. Mam nadzieję, że już jest wszystko w porządku, jest obraz i mam nadzieję, że również Państwo mnie słyszą. Jeżeli UEFA zgodzi się, nie ma jeszcze co do tego decyzji, wrócę do wątku Ligi Mistrzów, to szansę będzie miała gry w tych rozgrywkach druga drużyna. Wszystko wskazuje na to, że o ten zaszczyt rywalizować do końca będą trzy zespoły. Lech Poznań, Widzew Łódź, Legia Warszawa. Wymieniam je nieprzypadkowo w tej kolejności, bowiem właśnie takie aktualnie, w takiej kolejności zajmują pozycje w lidze. Lech ma już 43 punkty. Widzew przed dzisiejszym spotkaniem ma punktów 40, Legia 38. Proszę Państwa, zobaczmy na jakie zestawienia, na jakich piłkarzy zdecydowali się trenerzy Widzewa i Legii. A więc goście w bramce Grzegorz Szamotulski, dalej z 20 numerem Sebastian Nowak, z 18 Paweł Skrzypek, z czwórką Piotr Mosur, z piątką Jacek Zieliński, z 24 numerem Dariusz Czykiel, z 11 Tomasz Sokołowski, z szóstką Jacek Magiera, z 28 Cezary Kucharski, z 10 Marcin Mięciel i z numerem 9 Bartosz Karwan. I gospodarze widzę Fuć w bramce Sławomir Olszewski. Tu widzimy jeszcze rezerwowych zawodników Legii. Za chwilę gospodarze. Tak jak mówiłem, w bramce Sławomir Olszewski, dalej Tomasz Łapiński, Łukasz Gorszkow, Marek Citko, Radosław Michalski, Artur Wichniarek, Rafał Kaczmarczyk, Andrzej Michalczuk, Sławomir Gula, Daniel Bogusz i Maciej Terlecki. I zawodnicy rezerwowi, trenerem Legii Warszawa jest Stefan Białas, a Widzewa Marek Dziuba. Krótko o taktyce. Gospodarze zagrają czwórką obrońców: Bogusz, Łapiński, Michalczuk, Gorszkow. W drugiej linii Terlecki, Michalski, Gula. Przed nimi Kaczmarczyk i w ataku Citko i Wichniarek. Legia w obronie: Mosów, Zieliński, Nowak. Dalej Sokołowski, Czykier, Magiera, Karwan, Skrzypek. I w ataku Mięciel, Kucharski. Dużo będzie bardzo zależało dzisiaj od gry drugiej linii obu zespołów. Zobaczymy na bardziej otwarty wariant taktyczny zdecydował się Marek Dziuba, no ale to jest oczywiste. Widzew gra dzisiaj u siebie. Poza tym zespół ten ostatnio miał już znakomitą pasę, 10 meczów bez porażki. Co prawda ostatnie dwa spotkania zakończyły się porażkami Widzewa w Pucharze Polskim i w Ekstraklasie, ale zespół ten sygnalizuje dobrą formę, która na pewno zwyżkuje i po tych dwóch porażkach, o których mówiłem przed momentem, dzisiaj na pewno Widzew będzie chciał odnieść u siebie zwycięstwo. Zobaczymy. Legia, Stefan Białas troszkę chyba i jego zespół nie spełniają oczekiwań kibiców, sympatyków tego klubu. Tylko dwa zwycięstwa. Dzisiaj będzie Legii bardzo, bardzo trudno tutaj odnieść sukces. Myślę, że sukcesem dla Stefana Białasa, jeśli było w tej sytuacji, będzie zdobycie jednego punktu. No, zobaczymy.
Szczypek. Ostre starcie z Terleckim. Bardzo jestem ciekawy, jak dobra defensywa drużyny z Warszawy będzie radziła sobie z najlepszym strzelcem naszej ekstraklasy do tej pory. 16 goli, przypomnę. Mam na myśli oczywiście Artura Wichniarka, wspomaganego w pierwszej linii przez Marka Citkę, który już na szczęście dla polskiej piłki, także oczywiście dla Widzewa, ale przede wszystkim, proszę Państwa, dla polskiej piłki wraca do formy sprzed bardzo poważnej kontuzji. Legia, Sokowski nie zdąży. Jest jeszcze Skrzypek, prostopadłe podanie, ale nie zorientowali się partnerzy. Piotra Mosura i Dariusza Czkiera. Tomasz Łapiński. Ręka Cezarego Kucharskiego. Bardzo wcześnie atakują Łodzian legioniści. Nie pozwalają na swobodne rozegranie piłki. Dzieje się to wszystko już na 30 metrze od bramki Olszewskiego. Teraz troszkę więcej miejsca. Terlecki. Michalski. Terlecki do Michalskiego. Czykier szybko do Mięciela. Bardzo ładnie Mięciel odegrał do Czykiera. Karwan ucieka po prawej stronie. Padł deszcz. I dzisiaj w Łodzi murawa jest śliska stąd. Dobre podanie. Ładnie to wymyślił Czykier. Zszedł do środka. A potem ładnie zobaczył Karwana wchodzącego na pozycję, ale podanie troszkę za mocne. Grał pojedynek z Mosurem. Kaczmarczyk. Michalski. Bardzo ładnie. Wichniarek. Zieliński obok niego. Citko. Będzie okazja do oddania strzału. Oj, niepotrzebnie chyba czekał. Wspaniale Szamotulski. Gdyby Sławomir Gula od razu oddał strzał, chciał jeszcze znaleźć lepsze miejsce do oddania. Bał się, że zablokują uderzenie rywale. Strzelił lekko obok prawego słupka i znakomicie Szamotulski. Pierwsza bardzo dobra okazja. Troszkę niedokładnie wybijają piłkę obrońcy Legii. I na pozycji spalonej Daniel Bogusz. A więc notujemy w siódmej minucie groźną akcję, pierwszą groźną akcję meczu. Ładnie rozegrali piłkę Marek Citko z Wichniarkiem, a Sławomir Gula bliski szczęścia. Podkreślam jeszcze raz dobrą formę Grzegorza Szamotulskiego. Legia traci bardzo mało bramek. Bardzo pewnie gra bramkarz warszawskiej drużyny. Piłka! Legii bardzo zależy na dobrym rezultacie dzisiaj, także oczywiście trenerowi to są, to jest oczywiste. Legii zależy na punktach, a trenerowi zależy na tym, aby dzisiaj był dobry rezultat, z tego względu, że być może jeszcze przed końcem tego sezonu Stefan Białas nie będzie trenerem wojskowych. No ale to przyszłość. Są już jacyś kandydaci nawet na to miejsce. No zobaczymy. Marek Citko. Kibice domagają się, aby Marek Citko bezpośrednio starał się zagrozić bramce Grzegorza Szamotulskiego.
Karwan. Ucieka od razu Mięciel. Zbyt lekkie jednak podanie. Świetnie ustawiony Łapiński, który teraz wychodzi do przodu. Nie zdążył wrócić. Sławomir Gula, który cierpiał tutaj w tym pojedynku główkowym z rywalami w polu karnym Grzegorza Motulskiego, bramki Grzegorza Motulskiego. Most. Czykier. Mówi się, że Legii brakuje klasycznego rozgrywającego, że właściwie druga linia nie spełnia oczekiwań. Nie ma lidera. Narzekają na to przede wszystkim ci, którzy powinni otrzymywać dokładne podania z przodu, a więc Cezary Kucharski, który jeszcze nadal nie może odnaleźć formy, i Marcin Mięciel. Cipko z Michalskim. Cipko przytrzyma z pewnością piłkę, ponieważ nie ma za bardzo komu zagrać. Rusza Cipko. Tak kiedyś grał Marek Cipko do Wichniarka. Przy Wichniarku Magiera. Faulowany zawodnik Widzewa. Faulował Sebastian Nowak. Kaczmarczyk świetnie znalazł tam Wichniarka, ale będzie bardzo dobra interwencja. Zdążył w porę Piotr Mosur. Głowy groźnie. Świetnie zablokował dośrodkowanie i kolejny rzut rożny dla Widzewa. Widzew atak pozycyjny, Legia kontry. Tak będzie wyglądało to spotkanie. Chyba że coś się zmieni. Może jakaś wcześniej zdobyta bramka ustawi inaczej to spotkanie, ale na razie nic na to nie wskazuje. Wysoko uniesiona porągiewka asystenta Ryszarda Wójcika, Eugeniusza Koczara. Marek Cipko na pozycji spalony. Jacek Zieliński. Daleko do Cezarego Kucharskiego. Próba krzyżowego podania. Niedokładne zagranie kapitana Legii. Jego vis-a-vis Tomasz Łapiński. Daniel Bogusz, Terlecki, Małorku z przodu. Nie ma komu podać piłki, dlatego w poprzek boiska muszą rozgrywać, czekając na wyjście takie jak teraz. Rafał Kaczmarczyk. Michalczuk. Łapiński. Zajął jego miejsce w obronie Kaczmarczyk. Cipko. Przegrał pojedynek z rywalem. Sokołowski. Bardzo ładne krzyżowe podanie. Czy zdąży Bartosz Karwan? Mocne jednak to podanie. Troszkę za mocne jednak. Nie. Wydawało się, że opanuje piłkę Karwan, a jednak minimalnie wyszła poza linię kończącą boiska. Bardzo ładne podanie od Tomasza Sokołowskiego. Minimalnie za mocne. No to właśnie Bartosz Karwan. Spora grupa Legii Warszawa, około 500. Dopinguje grę wojskowych Kaczmarczyk, także duża grupa kibiców, oczywiście Widzewa, około 13 tysięcy. Piękna sztuczka techniczna Marka Citki, Kaczmarczyka, i szkoda. Szkoda dla łódzkiego Widzewa. Marek nie poszedł do końca, Cipko. Znakomite umiejętności Marka. Będą mieli sporo pracy z napastnikiem Widzewa dzisiaj. Legioniści. Leży na boisku. Paweł Skrzypek.
teraz Ryszard Wójcik, nasz najlepszy zdecydowanie arbiter. Ostatnio bardzo dobra pasta, świetne spotkania, wiele bardzo pochlebnych ocen dla międzynarodowego arbitra, który teraz decyduje, aby na boisko weszli masażyści. Mówiłem o tych spotkaniach, które Widzew rozegrał z Legią. Dzisiaj spotyka się po raz 48 w tym sezonie. Na jesieni wygrali gospodarze na Łazienkowskiej. Rozgrzewa się Murawski na wszelki wypadek. Oczywiście w zespole warszawskiej Legii. Spotkanie obserwuje wielu znakomitych trenerów, byłych piłkarzy. Jest Krzysztof Surlit. Jest także trener reprezentacji Janusz Wójcik. Radosław Michalski. Michalski patrzy, gdzie jest Wichniarek. Do Wichniarka! I w ostatnim momencie Jacek Zieliński. Gdyby nie kapitan Legii, to Wichniarek miałby chyba najmniejszych problemów z pokonaniem Sławomira Olszewskiego. Są także goście zagraniczni. Karl-Heinz Förster, znakomity kiedyś piłkarz niemiecki, teraz zajmuje się wynajdowaniem utalentowanych piłkarzy dla VfB Stuttgart. Także są też panowie Ziegler z Bayeru i Plawic z Berlina. Arban ładnie poradził sobie. Magiera, Nowak, Mięciel bardzo ładnie z Karwanem. Dobry powrót łodzianina. Wrócił już na boisko Skrzypek. Dariusz Czykier, rzut wolny dla Legii. W polu karnym Mięciel. Zespołu gości jest także Karwan, jest Zieliński, Kucharski, Magiera, Nowak. I pierwszy rzut rożny dla zespołu gości. Marek Dziuba, trener Widzewa, przed spotkaniem bardzo powściągliwy. Powiedział, że to jest mecz bardzo istotny. Zawsze bardzo emocjonujące są spotkania Widzewa i Legii. Niemal tak jak derby tu w Łodzi pomiędzy ŁKS-em i Widzewem. Rzeczywiście wiele znakomitych spotkań rozegrały te zespoły. Miejmy nadzieję, że dzisiejsze również zadowoli nas wszystkich. Karwan, Kucharski, jeszcze raz Karwan. Dokładnie, ale jest na miejscu Andrzej Michalczuk. Michalski grał kiedyś w warszawskiej Legii. Jeszcze raz Michalski. Nie dał się na to nic zrobić z tym prezentem. Mocne teraz podanie. Gula, Kaczmarczyk. Sygnalizowane zagranie. Świetnie zablokowane przez Mosura. Faulowany Kucharski przez Terleckiego, który znany jest z ostrej gry, czasami wręcz bezpardonowej. Skrzypek, Zieliński, podobnie jak Widzew, także Legii trudno jest od razu znaleźć kogoś dobrze ustawionego. Puścił piłkę Terlecki, sądził, że będzie out. Teraz niebezpiecznie wysoko uniesiona noga, ale nie reaguje Ryszard Wójcik. Kolejny rzut z outu dla Legii. Karwan do Mięciela.
doświadczony piłkarz jak Paweł Skrzypek nie powinien popełniać takich błędów. I z autu widzę. Citko, Michalski, teraz więcej miejsca z prawej strony. Michalczuk, rusza Citko, przodzie Artur Wichniarek, obok Marka Citki Piotr Mosur. Zobaczymy, jak Marek Citko, czy wygra ten pojedynek z Mosurem. No, ładnie to wymyślił, ale nikogo nie było z partnerów na 16 metrze. I rzut wolny z niecodziennej sytuacji. Zobaczmy to jeszcze raz. Rzut wolny oczywiście dla Widzewa. Zatrzymana piłka ręką. Łodzianie nawet sygnalizowali, że całe zamieszanie miało miejsce już w polu karnym, a więc powinna być 11, ale Ryszard Wójcik zdecydowanym gestem postawił piłkę, no może 30 cm przed linią 16 metrów. Zobaczymy, jakim wariantem popiszą się Łodzianie. Jest przy piłce Marek Citko. Także Artur Wichniarek. A w murze oprócz legionistów Michalski, Michalczuk. Wypychany teraz Michalski. Jeszcze raz. Ta bramka nie będzie oczywiście uznana. Jeszcze raz prosi Ryszard Wójcik o to, aby stały fragment gry. Zbyt szybko rozbiegli się legioniści, nie zachowując przepisowego dystansu do piłki. I podobnie jak przed momentem, tylko teraz już piłka po rykoszecie zmierzała do bramki Grzegorza Szamotulskiego. Tomasz Łapiński zostawia piłkę. Gorszkowowi, Citko. Widzą Państwo wynik meczu? Widzę. Legia 0-0. Około 20 minut gry za nami. Legia jeszcze ani razu poważnie nie zagroziła w bramce Olszewskiego, natomiast Widzew miał znakomitą okazję, której nie wykorzystał Sołomir Gula. Teraz Legia. I od własnej bramki rozpocznie Olszewski. Nie zgadzają się z tym werdyktem sympatycy warszawskiego zespołu. Popatrzmy jeszcze raz. Bardzo dobra decyzja Ryszarda Wójcika rzeczywiście. Tomasz Sokołowski wydaje się być mocno poszkodowany w tej sytuacji, ale piłkarz Widzewa nie przekroczył przepisów. Łapiński. Nie wracaj, Bartek! Terlecki. Przegrał pojedynek z Kucharskim. No, prawo korzyści. Przywilej korzyści, właściwie tak powinno się mówić. Karwan. Nie wiem, czy Ryszard Wójcik nie wróci do tej sytuacji. Tak jest oczywiście. Bardzo słuszna decyzja. Bardzo bezpardonowe, o czym już mówiłem wcześniej, z czego znany jest Terlecki. Wejście z tyłu w nogi Cezarego Kucharskiego. To oczywiście mogło kwalifikować tylko do żółtej kartki. Takiego koloru kartonik otrzymał. Impulsywny bardzo na boisku Maciej Terlecki. Opuszcza na moment boisko Cezary Kucharski. Cały czas rozgrzewa się Maciej Murawski. Bardzo zdecydowanie wkracza do akcji Ryszard Wójcik. Tu nie miał żadnych wątpliwości. I słusznie. Michalski.
Kowalczyk, świetnie ustawiony Marek Citko, mocne podanie do niego, zdąży Zieliński, nie będzie wybijał jednak piłki nasz reprezentacyjny stoper, niedokładnie, próbował zagrać do Karwana, który nie zdążył wrócić, Terlecki, nic nie było, pada Artur Wichniarek, ale tutaj nie było mowy o jakimkolwiek nieczystym zagraniu. Wiśniarek, Citko, Kaczmarczyk, Michalski, dobrze z prawej strony, Michalczuk, ale nie dostrzegł go Łapiński, który rusza indywidualną akcją, szybszy od Kucharskiego, proszę bardzo, jak znakomicie potrafi zagrać, choć teraz troszkę się pogubił. Inny reprezentacyjny stoper, Tomasz Łapiński, Łapiński, zbyt mocno. Machnął ręką w takim geście niezadowolenia. Ten oto właśnie piłkarz, Tomasz Łapiński, kolejny, zrównoważony filar naszej reprezentacji. Skrzypek, Zieliński. Kaczmarczyk, Terlecki, Michalski, wraca, będzie szybszy Szamotulski, chyba co zajeszczki. Tak jak teraz, tutaj Państwo tego nie widzą, bardzo szybko do Karwana, który tutaj bardzo często atakuje po prawej stronie, wraca do niego Gula, który stara się indywidualnie uprzykrzyć życie Karwanowi. Czykier. Za długo. Wichniarek, dużo miejsca, ale jest sam obok niego Michalski. Wichniarek chyba się zdecyduje na indywidualną akcję. Wkroczył do akcji Jacek Zieliński, przekroczył przepisy. Popatrzmy. I tym razem miał rację Ryszard Wójcik. 25 metrów do bramki Grzegorza Szamotulskiego. Marek Citko. A może Daniel Bogusz. Marek Citko. Niedużo brakowało. Bardzo ładny strzał Marka Citki. Popatrzmy. Pięknie piłka przeszła nad murem, znakomita odległość, jeżeli tak można powiedzieć, od głów legionistów. Ta piłka przepięknym łukiem zmierzała w kierunku bramki Grzegorza Szamotulskiego. Widzą Państwo strzały na bramkę, widzę w 4, Legia na razie 0. Bardzo ładny strzał, choć oczywiście niecelny, więc nieskuteczny Marka Citki. Starał się go wyprzedzić Cezary Kucharski, przekroczył przepisy. Nie 26 minut gry. Zef Legia 0-0. Legioniści Widzewiaków, Olszewski do Guli, chyba troszkę przypadkowo i może dlatego Gula nie opanował. Nie wiem, czy słyszeli Państwo to, co mówił Stefan Białas do Sebastiana Nowaka, aby legioniści wyprzedzali swoich piłkarzy. Swoich rywali, oczywiście, przepraszam za to przejęzyczenie. Nie czekali, aż ci przyjmą piłkę. Łapiński. Teraz widzę w
cofną się na swoją połowę. Mosur. Zieliński. Czykiera. Indywidualnie cały czas pilnuje Michalski, Karwan. Zrobił Terlecki, stworzył okazję teraz Radosławowi Michalskiemu na szybkie dośrodkowanie, ale niestety zbyt szybko wybiegli do przodu i Artur Wichniarek, i Maciej Terlecki, obaj piłkarze Widzewa na pozycji spalonej. Wszyscy indywidualnie pilnowani, pary potworzyły się na całym boisku, a właściwie w tej chwili przede wszystkim na połowie Widzewa. Może teraz. Ale za mocne podanie. Do Czykiera. I znowu błąd przy wyrzucaniu piłki z autu. Bardzo dokładny jest Ryszard Wójcik, no ale tak powinien prowadzić spotkania arbiter międzynarodowy, który, tak jak już mówiłem wcześniej, ostatnio z dużym powodzeniem reprezentuje nasz futbol na arenie międzynarodowej. Kucharski próbował przewrotką mięciel, ale zbyt mocno. Czykier. Machnął teraz ręką, zdenerwowany Czykier. No rzeczywiście w roli fałszywego skrzydłowego Sebastian Nowak, ale nie do końca. Łapiński. Olszewski. Michalski. Faulowany przez Kucharskiego. Michalczuk. Rusza Wichniarek. Jest Mosur. Bardzo ładnie zrobił to Mosur. I kolejny faul. No. Dużo fauli, dużo ma pracy Ryszard Wójcik. Mało oglądamy ciekawych akcji, strzałów na obie bramki. Na razie nie jest to wielkie spotkanie. Na pewno zacięte. No ale wszystkie mecze tych drużyn zawsze są zacięte. Ale najlepsze zespoły polskie rywalizujące o grę w Lidze Mistrzów, ewentualnie oczywiście, bo tak jak już mówiłem wcześniej, UEFA jeszcze nie podjęła decyzji, czy wicemistrz Polski będzie mógł grać w tych rozgrywkach. No ale walczyć trzeba. Mecz na razie, pół godziny, które oglądaliśmy, myślę, że troszeczkę nas wszystkich tutaj zawodzi. Gula. Michalski. Karczmarczyka. Teraz Citko dopiero dostrzegł Rafała Karczmartyka. Jeszcze Marek Citko. Nie ma pozycji spalonej. Rusza Citko. I dobrze Pawłowski. Rzut rożny dla Widzewa. Do końca pierwszej połowy około 12 minut. Citko. Dobrze Nowak, Kaczmarczyk! Wspaniała sytuacja dla Daniela Bogusza. Bardzo ładne dośrodkowanie, miękkie i tutaj zupełnie między dwoma obrońcami, między Zielińskim i Nowakiem, Daniel Bogusz. Druga dobra okazja do zdobycia bramki dla Widzewa.
Wiśniarek. Teraz troszkę cofnięty. Michalski. To Kaczmarczyk oczywiście, przepraszam. Jeszcze raz Kaczmarczyk. Do Guli. Trudno będzie mu opanować piłkę. Nic nie było. Kucharski, ale tylko Mięciel w przodzie, a przy nim Daniel Bogusz, który wybija piłkę na up. Marcin Mięciel i Daniel Bogusz. Poza boiskiem Sławomir Gula. Dokładnie. Wybije mi piłkę. Olszewski wyjaśni sytuację. Piłka trafiła przypadkowo do Sebastiana Nowaka, jednak niedokładne dośrodkowanie. Już jest na boisku z powrotem. Sławomir Gula. Przed momentem był masowany przez fizjoterapeutów łódzkiego zespołu. Kaczmarczyk. Dużo piłek trafia do tego piłkarza. On, Michalski, Terlecki. To się potocznie mówi, drugą linią. Brzydko. Do Michalczyka. Dobrze poradził sobie z nim Sokołowski. Skrzypek. Karwan. Wchodzi oczywiście Kucharski, który pokazuje, aby mu zagrać piłkę. Wybrał Skrzypek Magierę. Nic nie było. Teraz na pozycji spalonej Wiśniarek. Nie rozumie tego publiczności. Rzeczywiście można się było w tym wszystkim pogubić, bo wydawało się, że Marek Citko, to są właśnie gesty, które chcielibyśmy oglądać, tego Państwo nie widzieli. Marek Citko podszedł do Sebastiana Nowaka, poklepał go po ramieniu, podał mu rękę. Fair play, to jest bardzo istotna sprawa. Szkoda, że czasami piłkarze, zresztą my także, zapominamy. Jacek Zieliński. Skrzypek, jeszcze raz Zieliński. Daj długą. Podpowiada Stefan Białas, no ale chyba nie o taką trenerowi warszawskiej Legii chodziło. To właśnie Jacek Zieliński. Pojedynek dzisiaj korespondencyjny dwóch stoperów drużyny narodowej. Obserwuje, jak już mówiłem wcześniej, Janusz Wójcik. Jest także Krzysztof Głoszyński, kierownik drużyny. No ale takie wydarzenie selekcjoner zawsze powinien obejrzeć. Z pewnością będzie sporo materiału do analizy. Michalski chyba wybierze Łapińskiego. Nie, jednak zdecydował się do przodu, do Kaczmarczyka. Obok niego Dariusz Czykier. Kaczmarczyk, dośrodkowanie mocne, ale jest tutaj Sławomir Gula, który może z pierwszej piłki będzie starał się zaskoczyć Szamotulskiego. Tak się stało, ale strzał zbyt lekki dla znajdującego się w bardzo dobrej formie bramkarza klubu przy ulicy Łazienkowskiej. Mięciel. Dobrze, Bogusz sobie z nim poradził. Znaczy Łukasz Gorszkow, przepraszam. Mięciel. Karwan. Ostro Michalski. Zdecydowanie. Ta siódma minuta spotkania, Mięciel. Do końca Łukasz Gorszkow przy napastniku warszawskiej Legii opłaciło się. Nie mógł oddać
celnego uderzenia Marcin Mieć. Wysoko Artur Wichniarek. Wyżej jednak Dariusz Czykier. Terlecki. Dużo chaosu. Mało dokładnych podań. Piłkarze utrudniają sobie oczywiście życie jak mogą na boisku. Skracają pole gry. Starają się dosyć wcześnie atakować rywali. No ale od dwóch naszych reprezentacyjnych drużyn powinniśmy oczekiwać i oczekujemy oczywiście dużo, dużo więcej. Zbyt dużo chaosu jest na boisku. Nowak do Karwana. Teraz się zupełnie nie zrozumieli. Rusza Wichniarek. Zgubił jednak piłkę. Paweł Skrzypek. No proszę bardzo, to jest to, o czym mówiłem. Nie warto jest na ten temat więcej powiedzieć. Ocenią Państwo, mogą Państwo ocenić sami, co dzieje się w tej chwili na boisku. Gula faulował Sebastiana Nowaka. O to właśnie. Ten piłkarz. Zieliński. Do Zielińskiego. Kucharski. Dobra atmosfera na stadionie w Alei Piłsudskiego. Szkoda tylko, że nie ma bramek. Nie podać, błąd Olszewskiego, Mosur i rzut rożny dla Legii. Zaświeciło teraz słońce na stadionie Widzewa, może to słońce zaświeci dla Legii, zobaczymy. Nie spieszą się legioniści, tak jak mówiłem, Stefan Białas ten punkt w ciemno przyjmuje, ewentualnie. No, ale jak można wygrać, to oczywiście trzeba walczyć o zwycięstwo. Troszkę ponad 5 minut do zakończenia pierwszej połowy. I legioniści. Pozwoli Cezary Kucharski opuścić piłce pole gry po główce Daniela Bogusza. Maciej Terlecki, Kaczmarczyk. Piotr Mosur, dośrodkowanie do Kucharskiego, Kucharski, nic nie było. Denerwują się na ławce rezerwowych Widzewa. No, takie... takie zachowanie często ostatnio arbitrzy każą żółtymi kartkami i wymuszenie. Ewidentnie widzieliśmy to w powtórce. Próba wymuszenia rzutu karnego. Terlecki. Bardzo ładnie. Mają dużo miejsca teraz piłkarze Widzewa. Ładne przerzucenie do Kaczmarczyka. Kaczmarczyk. Biegnie już do niego Paweł Skrzypek, który ma za zadanie właśnie opiekować się Kaczmarczykiem. No, niedokładnie. Jest jeszcze Michalski. Michalczuk do Wichniarka i bramka. Ależ ładnie to zrobili piłkarze Widzewa. Bardzo przytomna akcja. Ładne zachowanie. Artur Wichniarek zdobywa swoją 17. bramkę w Ekstraklasie. Dzisiaj dającą prowadzenie zespołowi Marka Dziuby. 1-0. Popatrzmy jeszcze raz, pokazał dokładnie, gdzie chce otrzymać podanie. Tam podanie to otrzymał. Poczekał, aż Grzegorz Szamotulski zrobi ten pierwszy ruch, bardzo ważny. I kiedy miał pewność, że bramkarz już nie będzie mógł złapać piłki, strzelił bardzo precyzyjnie do bramki warszawskiej Legii. A
więc Widzew Legia 1-0. Brakowało nam bramek, wyszło słońce. Wydawało się, że może, bo egzekwowała wtedy rzut rożny, że słońce zaświeci dla Legii. Tymczasem słońce zaszło, proszę Państwa, a bramkę strzeliła Widzew Łódź. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź wojskowych. To niedobry moment do straty bramki. Mówi się o tym, że zespół schodzi do szatni podłamany. No ale warszawski team Stefana Białasa na pewno dzisiaj jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Przed nim przecież nie ma troszkę pierwszej połowy, około 3 minut i także oczywiście jeszcze 45 minut po przerwie. Pokazywali mu się z lewej strony, Państwo tego nie widzieli, i Gula, i Wichniarek. Teraz bardzo mocne podanie do Marka Citki. Mosur, Citko, Mosur, Mosur, Citko. Na razie lepszy Mosur. Szamotulski. Publiczność. Marek Dziuba. Znakomita pasa. 10 meczów zwycięski, no później porażka z Odrą i troszkę mniej ważna. I Gula z Aluminium. Gula. Gula i bramka! 2-0. W 44 minucie Sławomir Gula zdobywa drugą bramkę dla Widzewa. Nie miał tutaj nic do powiedzenia Szamotulski, bowiem piłka trafiła w plecy z legionistów. Popatrzmy jeszcze raz, wygrany pojedynek z Karwanem. I Gula zdobywa drugą bramkę. Jeżeli dobrze widziałem w powtórce, to był to Sebastian Nowak, a strzelce bramki w 42 minucie Sławomir Gula. A więc wyraźnie to słońce, o którym mówiłem oczywiście żartobliwie, sprzyjało Legii, dopóki świeciło. Nie było bramek dla Widzewa. Słońce zaszło, Widzew strzelił. Dwa gole, przypomnę. Artur Wichniarek i Sławomir Gula. Ożywiły się oczywiście trybuny troszkę w tej chwili. No nic dziwnego. Zadowolony Marek Dziób. Nie chciał specjalnie rozmawiać przed meczem. Podał tylko skład. Powiedział, że to będzie na pewno bardzo trudne spotkanie, ale oczywiście nie byłbym trenerem Widzewa, gdybym nie wierzył, że dzisiaj wygramy na swoim stadionie. Bartosz Karwa. Obok niego Łukasz Gorszkow. Kucharski. Przepychał się w polu karnym Dariusz Czykier z Radosławem Michalskim. Wychwycił to Ryszard Wójcik i od własnej bramki Sławomir Roszelski. A to właśnie Ryszard Wójcik. Pomagają mu dzisiaj w charakterze asystentów Eugeniusz Koczar i Mirosław Kamiński. Rusza Wichniarek. Twardo. Pokazuje Grzegorz Szamotulski skrzypkowi, że mógł do niego podawać piłkę. Dużo ostrych starć. Na pewno jeszcze w drugiej połowie Bartosz Karwan i Sławomir Gula będą mieli sobie coś do powiedzenia. No cóż, po 45 minutach, a właściwie prawie 47, widzę, prowadzi 2-0. Wszystkie bramki w ostatnich 5 minutach.
Artur Wichniarek, Sławomir Gula. Myślę, że te ostatnie minuty mogły nas w pełni zadowolić. Zobaczymy, jak będzie po przerwie. Na razie dziękuję Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Po przerwie wraz ze mną na stanowisku jest Krzysztof Surlik, gwiazda dawnego Widzewa, piłkarz, który w warszawskiej Legii strzelił najwięcej bramek, bo aż 4 w swojej karierze. Krzysztof, jak oceniasz pierwsze 45 minut? No, jestem bardzo mile zaskoczony grą Widzewa, zwłaszcza grą pomocy. Zorganizowali się bardzo mocno w pomocy, zagrali bardzo agresywnie, no i widać wynik tego wszystkiego, że w tej chwili Widzew prowadzi 2-0. Spodziewałeś się, że te dwie bramki wpadną w końcówce pierwszej połowy? To znaczy, ja w ogóle jestem kibicem Widzewa i spodziewałem się, że Widzew przynajmniej wygra 1-0, nie? A w tej chwili jestem mile zaskoczony, bo jest 2. A Legia? No Legia, powiem szczerze, że popełnia błędy. Nawet Jackowi się zdarzyło ze 2 razy Zielińskiemu odbić nie tak jak trzeba. Jak na reprezentanta to powinien chyba bardziej się skupić. No ale myślę, że Legia nie spasuje i będzie walczyła dalej. No miejmy nadzieję, że Legia będzie walczyła dalej. Zobaczymy wiele bramek. Dziękuję Ci bardzo, Krzysztof. Dziękuję również. Proszę Państwa, przenieśmy się teraz na boisko. Za chwilę Ryszard Wójcik rozpocznie drugą część spotkania. Przypomnę, że Widzew po pierwszych 45 minutach prowadzi 2-0. Pierwszą bramkę w 42 minucie zdobył Artur Wichniarek. Ma już ich na swoim koncie, wystarczy 17, a drugą Sławomir Gula w 44. No cóż, pierwsza połowa może nie była zachwycająca. Popatrzmy teraz na pierwszą bramkę. Oto właśnie strzał Artura Wichniarka. 17 gol w Ekstraklasie. A teraz za momencik druga bramka. Zupełnie niepilnowany. A powinien tutaj być Sebastian Nowak. Sławomir Gula zdobywa drugą bramkę. Jeszcze piłka odbija się od pleców Sławomira Guli. To już oczywiście obraz na żywo. Tam te dwie bramki oglądaliśmy z magnetowi. No cóż, pierwsza połowa rzeczywiście może nie najlepsza. Dla Widzewa ułożyło się to bardzo dobrze. Jest zmiana w zespole warszawskiej Legii. Na boisku pojawił się z numerem 3 Maciej Murawski. Jest także Jacek Bednar z numerem 21, a nie ma na boisku Czykiera, nie ma także Nowaka, który niestety tutaj z prawej strony nie radził sobie z Gulą, nie radził sobie z Ścipką. Od razu dostrzegł to Stefan Białas, zareagował natychmiastowo i na boisku mamy Murawskiego i Bednarza. Marcin Mięciel przepychał się z Boguszem. Oto właśnie ten piłkarz. Daniel Bogusz. Krzysztof Surlik mówił, że no, taka jest piłka. Nic nie wskazywało na to, że... Ja też tak sądziłem i raczej publiczność chyba też myślała, że przed przerwą nie zobaczymy bramek. Tymczasem zupełnie nieoczekiwanie. Widzew dwukrotnie bardzo ładnie zaatakował. Troszkę jakby zmęczeni pierwszą połową legioniści odpuścili swoim rywalom i efektem tego dwubramkowe prowadzenie gospodarzy. Łapiński. Legia nie stworzyła praktycznie żadnej groźnej sytuacji w pierwszej połowie. Miejmy nadzieję, że w drugiej części piłkarze Stefana Białasa troszkę już w zmienionym składzie, bo nie mamy już na boisku ani Nowaka, ani Czekiera. Są Murawski i Bednarz właśnie z nimi. Legioniści będą groźniejszym przeciwnikiem dla Widzewa. Bogusz, Łapiński, rusza do niego Mięciel. Jest także na boisku Dariusz Gęsior. Kolejna zmiana, tym razem w zespole Widzewa. Pojawił się na boisku Dariusz Gęsior od pierwszej minuty drugiej części gry. I aut dla Widzewa. Thank you.
boisku prawdopodobnie nie ma już rekonwalescenta, tego, który bardzo długo nie grał. Mam na myśli Andrzeja Michalczuka i to właśnie w jego miejsce Dariusz Gęsior. To słuszna decyzja Marka Dziuby. Michalczuk sporo atakował, dobrze też w defensywie w pierwszej części. No i na pewno zmęczony po tej długiej przerwie. Teraz Gęsior będzie toczył pojedynki po prawej stronie z Jackiem Bednarzem. Zieliński. Mosur. Rusza do niego Citko. Citko bardzo szybki. Michalski od razu do Citki. Czwórką teraz zawodników atakują łodzianie. Terlecki. Niedokładnie. Przydałoby się podanie po ziemi. Byłoby wtedy dokładniejsze, łatwiejsze do opanowania. No i oczywiście warunek najważniejszy. Musiałoby być to podanie celne. Karwan. No Mięciela. Dobrze radzi sobie z Mięcielem Łukasz Gorszkow. Łukasz, który trafił do Gdzewa z Górnika Zabrze. No to właśnie Marcin Mięciel. Łapiński. Do Artura Wichniarka. Tomasz Łapiński. Myślę, że ten piłkarz mógłby już dawno grać za granicą, ale kapitan Widzewa twierdzi, że znakomicie czuje się w kraju. Na razie nie zamierza wyjeżdżać. Na szczęście dla sympatyków tego klubu. Kucharski. Teraz przyspieszyła Legia. Dobrze zapowiada się ta akcja. Bartosz Karwan. Rusza Kucharski. Będzie faulowany, a jednak nie. Wszystko zgodnie z przepisami. Bardzo dobrze wrócił Kaczmarczyk. Karwan uprzedził Citkę. Wszystko jeszcze w to wmieszał się Dariusz Gęsior. I Widzew nadal przy piłce. Gęsior. Przy nim Bednarz. Nic nie było. Mosur. Murawski. Bednarz. Pamiętamy jego słynne rajdy. Kiedy Legia grała w Lidze Mistrzów, wtedy Jacek Bednarz był w najlepszej formie. Pogubił się Murawski i Kaczmarczyk. Michalski. Za długo Michalski, ale może jednak jeszcze coś z tego będzie dla Widzewa. Mocne podanie do Kaczmarczyka. Nie decyduje się na bezpośrednie dośrodkowanie. Przy nim Mosur. O, bardzo nieładne zagranie Piotra Mosura. Wyciągnięta w takim bokserskim geście. Lewa ręka trafił pomocnika Widzewa w twarz. Rzut wolny i oczywiście Marek Citko. Mówię oczywiście, bo większość wolnych rzeczywiście rzutów rożnych egzekwuje ten właśnie piłkarz Citko. Niedokładnie tym razem. Dobrze Zieliński, jeszcze Citko, obok niego Bednarz, Citko. Jest Wichniarek, ale nie udało się oddać celnego strzału. Była to bardzo dobra okazja. Świetnie zobaczył go tam Citko. Bardzo ładnie dośrodkował. No, od najlepszego strzelca naszej ekstraklasy, przypomnę, 17 bramek powinniśmy wymagać, chyba żeby w tej sytuacji oddał celniejszy strzał. Zieliński. Lubi wyjścia do przodu. Podanie teraz, ale za mocne jednak okazało się, choć nie do końca Karwan był przekonany, że może dojść do tej piłki, gdyby tak poszedł mocno. Jeszcze dodał gazu, mówiąc kolokwialnie. To kto wie, może złapałby podanie Zielińskiego. Widzew teraz na pewno nie będzie się spieszył. Prowadzi 2-0. Widzą Państwo po bramkach Artura Wichniarka i Sławomira Guli. Karwan. To oczywiście zmiana pozycji przez tego piłkarza. Na spalonym Cezary Kucharski. Nic nie idzie Legii na razie. Próbuje oczywiście atakować, bo przecież piłkarze Stefana Białasa nie mają nic już w tej chwili do stracenia. 0-2 czy 0-3 czy 0-4. Idzie! Idzie! Idzie!
Gorszkow. Michniarek. Murawski, Kucharski, Mięciel ręką, ale nie było nic, wszystko zgodnie z przepisami. Mięciel! Patrzę na Ryszarda Wójcika. Żadnego gestu, a więc wszystko zgodnie z przepisami. O, ładnie teraz, bardzo ładnie, ale chyba troszkę za mocno zrobił to Rafał Kaczmarczyk. Bardzo pożyteczny piłkarz, bardzo mi się podoba dzisiaj Rafał Kaczmarczyk w tym spotkaniu. Piłka, piłka! Niewysoki, niezbyt mocno zbudowany, ale bardzo dobry, wyszkolony technicznie. Maciej Terlecki, my Jacek Zieliński, Terlecki, wspaniale, Zieliński, jak profesor teraz. Ograł syna słynnego przed laty napastnika. Leży na boisku chyba Sławomir Gula, który ratował sytuację po niezbyt dobrym zagraniu Marka Citko. Opuści boisko na noszach. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego i wróci na boisko. Rozgrzewa się piątka rezerwowych zawodników Widzewa Łódź. Także widzę, rozgrzewają się legioniści. Żaden z piłkarzy już nie siedzi na ławce rezerwowych. Widzą Państwo, bo właśnie piłkarze Widzewa, przygotowując się, być może któryś z nich wejdzie na boisko. Skrzypek. Sokołowski. Ale wygarnął już piłkę spoza linii końcowej. Upomina Ryszard Wójcik Bogusza. Od własnej bramki. Olszewski. Mówiłem około 13, może 14 tysięcy dzisiaj kibiców. Nowe trybuny wyremontowane, przygotowane dla gości. W tej chwili troszeczkę więcej już niż w pierwszej części. Około 1000 sympatyków warszawskiej Legii jest tutaj na stadionie Widzewa w Alei Piłsudskiego. Karwan, Agiera, Skrzypek. Jest Sokołowski z Terleckim. Wygrał pojedynek legionista. Skrzypek. Rusza Mięciel. Zieliński. Bardzo mocne uderzenie Jacka Zielińskiego. Olszewskiego, Karwan. Zbyt mocno Gula pozwoli piłce opuścić boisko. Teraz częściej na pewno do akcji ofensywnych warszawskiej drużyny to Bartosz Karwan. Włączać będzie się kapitan zespołu Stefana Białasa, Jacek Zieliński, a jego miejsce na środku warszawskiej defensywy zajmować będzie Maciej Murawski. Michniarek. I dobrze. Ten piłkarz, o którym przed momentem mówiłem, właśnie Murawski. No, szkoda, że Stefan Biała zdecydował się na Sebastiana Nowaka, który nie był dzisiaj w najlepszej dyspozycji, nie radził sobie z Gulą, który tutaj wyczyniał, co robił, co chciał w polu karnym Legii. Lepiej chyba dzisiaj wygląda Murawski. Zieliński. Nie ma spalonego. Jeszcze Mosur. Gęsior, faulowany, ale widzi to Ryszard Wójcik. Przywilej korzyści. Zbyt mocne chyba podanie, ale rusza Kaczmarczyk. Utrzymał się przy piłce, nie zdąży Mosur. Bardzo ładnie.
dokładnie Kaczmarczyk to zrobił. Nie, już dośrodkowanie nie było tak dobre. Mocno. Długa piłka do Kucharskiego. Zbyt długa. Łukasz Gorzkow. I Jacek Bednarz. Lepszym posunięciem było wejście na boisko Murawskiego. Na razie Bednarz niewidoczny. Łapiński. Łukasz Marczyka. I zdecydowanie teraz lepiej niż niespełna minutę temu Piotr Mosu. Gęsior. Citko. Wichniarek. Wichniarek. Gula. Zdecydował się Sławomir Gula na oddanie strzału. Efekty widzieliśmy. Efekt widzieliśmy. No ale ten piłkarz, przypomnę dla tych z Państwa, którzy teraz rozpoczęli oglądanie wydarzeń w Alei Piłsudskiego na stadionie Widzewa, że właśnie Sławomir Gula w 44 minucie zdobył drugą bramkę dla Widzewa. Pierwszą Artur Wichniarek w 42 minucie. Bardzo dobra końcówka łódzkiej drużyny. Więcej miejsca teraz mają Kucharski. Kucharski i bramka. Bardzo ładnie w stylu trochę Karstena Jankera z meczu Dynamo Kijów Bayern Monachium. Trudno było opanować tę piłkę Cezaremu Kucharskiemu. Popatrzmy jeszcze raz. Bardzo ładnie ograł dwóch strzelił między nogami interweniującego Łapińskiego. Trudno było, no trudno winić tutaj Olszewskiego za utratę tej bramki. Przede wszystkim oczywiście defensorów łódzkich. Niezdecydowanie, no troszkę może tego zdecydowania zabrakło, dlatego że wszystko działo się w polu karnym. Oglądaliśmy przed momentem powtórkę, było ostro pod bramką Grzegorza Szamotulskiego. Wichniarek przewrócił się, ale wszystko zgodnie z przepisami orzekł Ryszard Wójcik. Przypomnę, w 59 minucie Kucharski zdobywa bramkę kontaktową, jak to zwykło się mówić. Stefan Białas teraz chyba może już troszeczkę optymistycznie myśli o ostatnich dwóch kwadransach meczu w Łodzi. Jak widzę, także drużyna z charakterem, choć na pewno powracają Państwo pamięcią do tego słynnego meczu, kiedy to Legia w 97 roku prowadziła na Łazienkowski z Widzewem 2-0 i w ciągu kilku minut w końcówce meczu straciła 3 bramki. To było coś niesamowitego. Widzew pokazał wtedy naprawdę wielką, wielką klasę, niesamowite ambicje. Ten mecz już w tej chwili przeszedł do historii polskiej ekstraklasy. Citko w starciu z Bednarzem. Szkoda, że Stefan Białas nie może skorzystać dzisiaj z usług Mariusza Śrutwy, który w ekstraklasie w tym sezonie zdobył już 8 bramek. Kucharski! Za długo jeszcze Kucharski, pokazuje się Bednarz. I Bednarz strzela. Blokuje piłkę Łapiński. Jeszcze Murawski. Zaatakowała teraz Legia mocniej, przycisnęła. Ale to się może niedobrze skończyć, bo bardzo szybcy są i Citko, i Wichniarek, także Terlecki. Gęsior. Już z Cezarem Kucharskim. Biegnie do piłki Piotr Mosur. Jest także obok niej Jacek Bednarz, ale to na pewno będzie Piotr Mosur dośrodkowywał. Lepszy okres gry Legii. Zdecydowanie oddali pole Łodzianie. Niedobrze dla tej drużyny, bo Legia jest przecież bardzo groźna. Kucharski i szansa na kontrę dla Widzewa. Sokołowski, Murawski, szeroko teraz Zieliński. Nie będzie tak dokładnie piłka dośrodkowana. Jacek Zieliński woli
przede wszystkim z prawej nogi ten element gry wykonywać. Będzie zmiana w zespole Widzewa. Wejdzie na boisko Arkadiusz Świętosławski. Wychowanek Widzewa. Zobaczymy, kogo zmieni. Schodzi z boiska Sławomir Bula, strzelec bramki z 42. 44, przepraszam. 42 minuty, dobrze. A w jego miejsce Arkadiusz Świętosławski. A więc po dwie zmiany w obu zespołach. Wichniarek. Nie rozegrał piłki ze Świętosławskim, który czekał na podanie. Kaczmarczyk. Teraz przewinił Murawski. Oto właśnie Rafał Kaczmarczyk, który trafił do Widzewa ze Stomilu Olsztyn. Był powoływany do reprezentacji. Nie miał niestety okazji zagrać. Kiedyś z nim rozmawiałem. Był w bardzo dobrej formie dwa lata temu. Wtedy miał okazję, ale niestety nie udało się zadebiutować. Bardzo to ambitny, bardzo sympatyczny piłkarz. Przechwaliłem jego grę w pierwszej połowie. Widzę, że także w drugiej prezentuje bardzo dobrą dyspozycję. Bardzo dobrą pozycję Marek Dziuba znalazł dla Kaczmarczyka. Gra bezpośrednio za Citko i Wichniarkiem. Wspaniale uzupełnia właśnie, często wchodząc do przodu. Ofensywne linie Widzewa. Citko, czyli blisko bardzo Mosur. Jeszcze Bednarz. Michalski. Troszkę mam teraz Michalski mniej widoczny. Bardzo dobrze Łapiński. Świętosławski. Wichniarek, ale nie ma nikogo w środku. Będzie musiał poczekać, nawet jeżeli dośrodkuje już to dośrodkowanie spoza linii kończącej boisko od własnej bramki Grzegorza Motulski. Mówiłem o tych spekulacjach, jeżeli chodzi o Stefana Białasa. No przykro to mówić, jeżeli trener no nie ma specjalnie wyników, kiedy obie drużyny w podejściu Jerzego Kopy. Stefan Białas obiecywał dobrą grę Legii, przede wszystkim skuteczną. Tymczasem Legia strzela mało bramek, mało spotkań wygrywa, sporo remisuje, traci punkty. Oczywiście jest cały czas w czołówce tabeli, no ale z pewnością ten zespół, jeżeli chodzi o kadrową sytuację, jest powinien być chyba trochę lepiej dysponowany. Zmiana w zespole Legii. Opuszcza boisko Tomasz Sokołowski. On także miał długą, bardzo długą przerwę. Nie wiadomo w ogóle było, czy będzie kontynuował karierę piłkarską. Na szczęście wrócił do Legii. Jest już zdrowy. A jego miejsce z numerem 22 Maciej Sawicki. Warszawskiej Legii i druga bramka. A więc oddali pole łodzianie zupełnie niespodziewanie, bo przecież 2-0 to przecież jest jeszcze okazja do tego, aby grać bardzo uważnie w obronie, potem ewentualnie z kontry coś podwyższyć. Tymczasem Legia znakomicie wykorzystała ten moment, kiedy rywal oddał im dla zespołu warszawskiego. Bronił Olszewski. Niezbyt dokładnie piłka jeszcze gdzieś tam się zaplątała. I bardzo dokładnie wykończył tę akcję w 68 minucie Marcin Mięcik. Cezary Kucharski. Czyżby to nie było jeszcze ostatnie słowo? Zupełnie pogubili się legioniści. Będzie
gości, aby zdobyć kolejną bramkę. No. Dopiero zrobiłoby się, proszę Państwa, widowisko. Popatrzmy jeszcze raz. Miał dużo, dużo czasu Jacek Bednarz. Nawet mógł jeszcze kroczek z tą piłką zrobić do przodu. Poszukać może któregoś z rywali, choć podjął dobrą decyzję. No. Szkoda tylko, że tak bardzo źle ją wykorzystał. Zdecydowanie lepiej od jakiegoś czasu w tym spotkaniu grają Marcin Mięcień i Cezary Kucharski. Kaczmarczyk. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Widzewa. Teraz mecz jakby zaczyna się od początku. Kto będzie miał więcej sił? Karwa. Terlecki, rusza Wichniarek, ale jest dobrze ustawiony skrzypek do Szamotyckiego. Jest osób. Rusza Terlecki. Podskoczyła piłka Jackowi Bednarzowi. Nie można mieć pretensji do pomocnika Legii. Rusza Terlecki. Wysoko teraz. I z lewej, i z prawej strony. Świętosławski, Dariusz Gęsior także. Tylko trójka obrońców. Gorszkow, Bogusz i Łapiński. Wszyscy zawodnicy Widzewa pozostali atakują. I Marek Citko wywalczył rzut rożny. 20 minut do końca spotkania. Widzew Legia 2-0. Remis także w rzutach rożnych. Marek Citko. Brawo Jacek, źle. Jeszcze Marek Citko jeszcze raz. Bliżej będzie miał możliwość dokładniej dośrodkować piłkę. Murawski z Wichniarkiem. W pojedynku. Murawski już się podniósł. Nie ma powodu, aby przerywać grę. Terlecki. Bardzo dobrze zobaczył Marka Citko. O, no ale to się może zdarzyć. Chciał z pierwszej piłki. Niekonwencjonalnie. Dobra decyzja. Nie udało się. Ale brawa za szybki pomysł. Łapiński. Rusza Mięciel. Bardzo szybki Mięciel teraz w końcówce. Jakby troszkę odzyskuje wiary we własne umiejętności. Mięciel. Dobrze znalazł się tam, gdzie trzeba. Kilka minut temu, kiedy zdobył wyrównującą bramkę dla Legii. Pierwszą, przypomnę, dla zespołu z Warszawy. Kucharski wcześniej, w pierwszej połowie. Wichniarek i Gula dla Widzewa. Widzew Legia 2-2. Łapiński. Winien jestem jeszcze Państwu jedną informację. Ten mecz ma bardzo duże znaczenie dla obu drużyn. Może tutaj być potrzebny bilans. Ten bilans przy aktualnym wyniku, w przypadku gdyby w lidze te zespoły zajęły ex aequo drugie miejsce, to nie jest oczywiście możliwe, ale gdyby miały tę samą ilość punktów, wtedy decyduje bilans bezpośrednich spotkań. I przypomnę, że na jesieni w Warszawie wygrała Legia 1-0. I gdyby ten mecz zakończył się wynikiem remisowym, to w lepszej sytuacji byłaby drużyna Stefana Białasa. Nie zdąży Wichniarek. Asekurował opuszczającą boisko piłkę skrzypek. Pokazuje mu się Zieliński. Karwan. Magiera. Jest obok Murawski, jednak do przodu Magiera, słuszna decyzja. Opłacało się. Mięciel ładnie przepuścił. Jeszcze Kucharski. Bednarz nie ma spalonego. Bednarz. Bednarz i bramka będzie, nie ma. Jakże wspaniałą okazję zmarnował w tej chwili Marcin Mięciel. Oj, będzie to długo pamiętał. Bardzo ładne dośrodkowanie. Może troszkę za bardzo w bok, może troszkę zbyt mocno pod piłkę podszedł Marcin Mięciel, jak to się mówi w języku piłkarskim. Trudno było mu już precyzyjnie zmienić kierunek jej lotu, ale akcja znakomita. Przede wszystkim należy tutaj pochwalić w tej sytuacji Magierę, który świetnie
środku pola. Wygrał pojedynek z rywalem, pociągnął, znalazł Bednarza. Szkoda dla Legii, że nie skorzystał z tego mięcia. Gęsio. Jakby troszkę wzrost teraz przeszkadzał Gęsiorowi. Łukasz Gorszko. Fatalny był to wszystkiego mięcie. A pokazywał, że był na dobrej pozycji Maciej Sawicki. Chciał technicznym strzałem mięcie pokonać Olszewskiego. Łapiński, dobre teraz spotkanie nam się zrobiło. Popatrzmy jeszcze raz, tutaj źle trafił piłkę, boisko jest nierówne. I jeszcze raz mięcie. Jednak chyba chciał dogrywać do Sawickiego, ale zrobił to bardzo niedokładnie. Kucharski, zbyt mocno, Kaczmarczyk. Bednarz. I od razu bardzo dobre podanie. Zobaczymy, kto będzie szybszy. Bednarz czy Gorszkow? Na razie Bednarz. Jeszcze Gęsior. Włączył się w to wszystko. I bardzo słusznie dla Widzewa. Terlecki. Troszkę jakby mniej sił. Terlecki ma w tej części meczu. Michalski nie może podawać, a jednak nie było pozycji spalonej. Teraz dopiero zdecydował się zasygnalizować to Mirosław Kamiński. Za późno, chorągiewka w górze. Wydawało mi się, że dużo wcześniej mógł podjąć tę decyzję. Spojrzał na niego zresztą Michalski. Tylko dlatego podawał, że nie zobaczył chorągiewki w górze, bo widział, że rywale są także, znaczy partnerzy są bardzo mocno wysunięci. Nie był tylko pewny, czy są na polu, czy są na pozycji spalonej. Karwan. Karwan. I jest Gęsior. Skrzypek. Nie, przepraszam. Sawicki, Kucharski, Kucharski, Bednarz. Jacek Bednarz. Przez wiele lat w ruchu Chorzów, właśnie ze śląskiej drużyny przeszedł do Legii Warszawa. Teraz troszkę słabszej dyspozycji. Rzadko rozpoczyna mecze w pierwszej podstawowej jedenastce. Karwan. Murawski. Mosur. Magiera. Magiera ma dużo czasu. Magiera. Podbita piłka przez Daniela Bogusza. I rzut rożny dla Legii Warszawy. Widzą Państwo rezultat bramki dla Widzewa. Wichniarek i Gula. Kucharski mięcie dla Legii. I kolejna okazja dla gości. Niedokładne dośrodkowanie przepuścił jednak, bo piłkę sprytnie Zieliński. Jeszcze mięcie. To zrobił Zieliński. Szkoda, że nie potrafił skorzystać z tego Marcin Mięciel, ale muszą Państwo wierzyć mi na słowo. Zresztą to widać w tej powtórce, jak nierówne jest boisko. Piłka wyczynia różne dziwne rzeczy na murawie stadionu Widzewa i stąd często tak dużo, tak często widzimy niecelne strzały i niecelne podania, złe przyjęcia. To może się wszystko w ferworze walki, kiedy piłkarze nie są, już są troszkę zmęczeni, znaczy zawsze może taki błąd się przydarzyć. Michalski. Łapiński teraz, podobnie jak Zieliński. Jeszcze Michalski. Teraz cofnięty, już nie ma tylu sił. Podobnie jak Terlecki. Ta siła drugiej linii nie jest już tak duża jak w pierwszej połowie. Ale popatrzmy, Kaczmarczyk. On ma jeszcze nadal bardzo dużo sił. Kaczmarczyk. Wichniarek. Bednarz, szybko, Kucharski, błąd Bednarza, Marek Citko, jeszcze Marek Citko i wybija, nie z linii bramkowej, ale no, piłkę taką z bezpańską, zmierzającą obok chyba słupka, tak mi
się wydaje, Skrzypek. Ależ teraz dobre widowisko nam się zrobiło. Karwan od Zielińskiego. Widać, że piłkarze obydwu zespołów chcą wygrać. Legia wreszcie uwierzyła, że można tutaj zdobyć 3 punkty. Widzew oczywiście nie chce rezygnować z atutu swojego boiska. Teraz będzie okazja dla piłkarzy Widzewa. Rusza Wichniarek po dobrym podaniu od Michalskiego. Ale tylko Michalski w przodzie. Jest także Marek Citko. Zobaczymy, co zrobi Wichniarek. Obok niego Zieliński. Wichniarek! I nie ruszył do piłki Citko. Asekurował ją jeszcze Maciej Murawski. Od własnej bramki rozpocznie Grzegorz Szamotulski. Jacek Bednarz na lewej stronie, szeroko. Już obok niego Dariusz Gęsior. Nie spieszy się Szamotulski. 1 punkt to będzie bardzo dobry wynik. Popatrzmy jeszcze raz na akcję Marka Citki. Zakręcił tutaj od razu. Powinien oddawać strzał. Może za pierwszym razem mogła piłka tam trafić do Wichniarka. I bardzo dobrze, że znalazł się na miejscu. Bardzo dobrej sytuacji. Jeszcze będzie szansa na bramkę i gol! Pupeńce indywidualny akcji Michalskiego. Wybaczą Państwo mój entuzjazm, ale łączy się tutaj naprawdę z kibicami, którzy oglądają ten mecz na stadionie, bo była to piękna indywidualna akcja Michalskiego. Radosław Michalski, były piłkarz Legii, jakaś to ironia losu, wiele lat grał na Łazierkowskiej, teraz gra w Widzewie i zdobywa bramkę dla tego właśnie klubu. Kto wie, czy ten gol zdobyty w 80. minucie przez Radosława Michalskiego nie da, to Gęsior na naszych ekranach, nie da zwycięstwa Widzewowi. Do końca 10, może 11, może 12 minut. Nie wiadomo, ile przedłuży spotkanie. Ryszard Wójcik, rusza Mięciel. Indywidualna akcja, jest Gęsior. Faulował Marcin Mięciel. Olbrzymi tumult na stadionie, ma coś do powiedzenia Marcin Mięciel Gęsiorowi. Zdenerwowany napastnik warszawskiej Legii otrzymuje żółtą kartkę. Spotkanie, ale panowie, emocjonujące, dramatyczne, ale panowie, zachowajmy nerwy na wodzy, utrzymajmy nerwy na wodzy, niezłe widowisko, nie oglądamy tutaj bezpardonowych fauli, z wyjątkiem może tego wejścia Terleckiego w kucharzu złośliwości. Piłkarze grają raczej fair i aby tak do końca, bo dobre widowisko, drugie 45 minut, myślę, że niezłe ostatnie 5 minut pierwszej połowie, bo wtedy też obejrzeliśmy 2 bramki. Oby tak dalej. Legia poczuła, że na pewno może dzisiaj tutaj, jeżeli nie wygrać, to na pewno co najmniej zremisować. Zieliński. Piękna akcja Michalskiego. Zieliński, z daleka. Bardzo, bardzo niecelny. Muszą piłkarze czekać na piłkę, która poleciała gdzieś tam poza boisko. Kucharski w pojedynku z koalicją, także Karwan z Legii, z koalicją piłkarzy Widzewa. Kucharski. Sterlecki. Rusza Mięciel niepotrzebnie, bo utonął w tym tumulcie gwizdek Ryszarda Wójcika, który już zasygnalizował zagranie piłki ręką.
Szypek. Nie upilnowali Michalskiego w 80 minucie. Ani Jacek Bednarz tutaj z lewej strony, z prawej właściwie bramki, z prawej tutaj z państwa strony, przepraszam. Po prawej stronie, tak właściwie powinienem rozpocząć formułowanie tej myśli. Nie upilnowali Michalskiego ani Bednarz, ani Mosur. I widzę, prowadzi 3-2. Citko. Michalski. Bardzo dobrze Gęsior. Dobre dośrodkowanie, ale jest świetnie na miejscu Mosur. Teraz bardzo ładnie Mosur. Wydawało się, że poradzi sobie z Gęsiorem, który zmęczony. Nie miał siły walczyć o piłkę z obrońcą z Warszawy. Bogusz. Karczmarczyk. Teraz widzę, szanuje piłkę. Bogusz. Murawski dobrze i piłka trafia do Kucharskiego. Wraca Wichniarek za Kucharskim. Wraca także Gęsior, który nie pozwoli na przejęcie piłki Jackowi Bednarzowi. Usatysfakcjonować nas. Stracił piłkę w prozaicznej sytuacji Kucharski. Do końca spotkania regulaminowego czasu gry, właściwie tak powinienem powiedzieć, około 5 minut. Kosłowski. Citko. Michalski. Jest w środku Kaczmarczyk. Falowany Michalski przez Mosura. Tak bardzo dobrze Legia odrobiła te straty w pięknym stylu. Potem miała jeszcze okazję do zdobycia bramki, ale widzę, potwierdza, że to naprawdę niesamowity zespół. Myślę, że to ręka Franciszka Smudy, który teraz już prowadzi Wisłę Kraków, że jednak duch Franciszka Smudy w jakimś sensie, oczywiście nie umniejszając zasług Marka Dziuby, jeszcze w dalszym ciągu unosi się nad tym zespołem. Dośrodkowywał Wichniarek wysoko, ale jest też dobrze Paweł Skrzypka ustawiony. Jeszcze piłka do Pawła Skrzypka, daleko. Pięcie. I jest także Sawicki. Wszystko to skończyło się na Terleckim. Karczmarczyk. Świętosławski. Jednak piłka do Wichniarka. Teraz Świętosławski. Teraz powinien mu się Wichniarek pokazać. Tak właśnie. I strzela Wichniarek. Nie ma bramki. Nie bronił Szamoturski, bo piłka tuż obok śmignęła prawego słupka. Ale strzał bardzo ładny Wichniarek. Murawski. Pokazuje Magiera, że jest niepilnowany. Zieliński. Jest, wraca Świętosławski. Doszedł do piłki Karwan, ale nie było nikogo. Kaczmarczyk. Na pozycji spalonej. Marek Citko. Wszystko działo się dokładnie naprzeciwko mojego stanowiska i miejsca, w którym stoi Marek Dziuba, dlatego on nie protestuje, a ja absolutnie zgadzam się z decyzją Ryszarda Wójcika. Że Widzewa. Źle Terlecki. Źle także Bednarz. Michalski. Gęsior. Sukurs idzie. Wichniarek. Nie ma nikogo w środku. Musi Wichniarek indywidualnie naprzeciwko Zieliński. Terlecki. Wycofa piłkę. Tak jest. Nie spieszą się Widzewiacy.
Świętosławski, obok Ciwko, Świętosławski! Młody to piłkarz, wychowanek Widzewa. Jest pełna 20 lat, ale odważny. Oto właśnie musi być. O, teraz popełnił błąd. Mięciel, Łukasz Gorszkow to szybszy, Mięciel czy Gorszkow? Czysto wybita piłka, pokazuje Ryszard Wójcik, sygnalizując jednocześnie rzut rożny dla Legii. Jest pełna minuta do zakończenia meczu. Słaby strzał Pawła Skrzypka, rusza Marek Citko. W bardzo dobrej pozycji jest Wichniarek, znakomite do niego podanie, nie zdąży Mosul, ale zdąży Szamotulski. Skrzypek. To był Bartosz Karwa. Terlecki nie może mu podawać, nie może podawać do Wichniarka, bo pokazywał mu to. Wichniarek byłby spalony, ale nie będzie spalony na... To jest świetnie. Fauluje Wichniarka, Ryszard Wójcik zdecydowanym gestem wskazuje na tak zwane wapno, 11 metrów, a więc rzut karny w ostatniej minucie meczu na stadionie Widzewa. Bardzo ładnie zobaczył Marek Citko. Ostrym ślizgiem wchodził Szamotulski. Kartka żółta. W końcówce jeszcze dla Piotra Mosura. Popatrzmy jeszcze raz. Mosur dyskutował z sędzią niepotrzebnie. Ładne gesty. Choć chyba nie do końca Szamotulski rozumie, dlaczego był rzut, dlaczego jest rzut karny. Zobaczymy. Strzelać będzie Radosław Michalski. Michalski, Szamotulski, broni Szamotulski! W końcówce nam się zrobiło i rzut karny, i cudownie obroniona jedenastka przez Szamotulskiego, mocny strzał Michalskiego, który chciał dzisiaj zdobyć swoją drugą bramkę, ale pięknie Szamotulski. Mocne uderzenie, teraz przepisy troszkę już się zmieniły, bramkarz może wcześniej reagować. Wykorzystał to Szamotulski. I kontra, niedobrze rozegrany rzut rożny, Widzewa, kontra Legii, Karwan. Zatrzymana akcja przez Daniela Bogusza. No, jakiś dramat warszawskiej drużyny. Karny, obroniony. Wcześniej 2-2. I teraz Ryszard Wójcik kończy mecz w Łodzi. Widzew wygrywa z Legią 3-2. Bramki dla Widzewa. Wichniarek, Gula oraz Michalski dla Legii. Kucharski i Mięciel. Mówiłem o tym dramacie warszawskiej drużyny, bo rzeczywiście można powiedzieć, że no, jakiś dramat drużyna warszawska tutaj przeżywa. Świetnie odrobiła straty. Popatrzmy na statystyki. 3-2. Strzały na bramkę. 16 strzałów Widzew. 13 Legia. Strzałów celnych. 8 razy celnie strzelali piłkarze Widzewa. 4-krotnie piłkarze Legii. No tutaj skuteczność warszawskiej drużyny imponująca. 50%. Żółte kartki. Jedna dla drużyny Widzewa, dwie dla Legii, rzuty rożne, remis po 6. Częściej przy piłce byli gospodarze. Wrócę jeszcze do poprzedniej myśli. Rzeczywiście warszawski zespół tutaj w tych minutach, kiedy wyrównywał straty na 2-2, no jakby złapał drugi oddech. Wydawało się, że Widzew troszeczkę cofnięty, zgubił ten właściwy rytm, że zbyt mocno cofnęli się, że nie będą piłkarze Widzewa, że nie będą mogli już jakby przejść z powrotem do tej ofensywy, że Legia właśnie będzie w natarciu, dążąc do zdobycia 3 punktów, wcześniej oczywiście do strzelenia w zwycięskiej bramki w tamtych chwilach dającej prowadzenie. Ale jednak Widzew, proszę Państwa, pokazał, że
jest drużyną naprawdę z olbrzymim charakterem, a ta akcja popisowa z ostatniej minuty, kiedy to Marek Citko z Arturem Wichniarkiem wymanewrowali obronę warszawską, a musiał salwować się faulem Grzegorz Szamotulski, no była naprawdę znakomita. I w tej akcji trzeba również bramkarza warszawskiej Legii pochwalić za wspaniałą obronę rzutu karnego, choć oczywiście zganić za faul, dzięki któremu Michalski mógł zdobyć swoją dzisiaj drugą bramkę. Proszę Państwa, mam nadzieję, że drugie 45 minut Państwa usatysfakcjonowało. Nie na pewno publiczność również Widzewa, także Widzew wygrał 3-2. Dobre spotkanie przede wszystkim w drugiej części. 5 goli, oby więcej takich meczów w naszej Ekstraklasie. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.